Nocne niebo wygląda tak spokojnie. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz pole bitwy. Gdziekolwiek nie spojrzysz, tytani walczą na śmierć. Niektórzy taranują się z rozpędu niczym słonie bojowe. Inni zakładają sobie dźwignie jak w judo. Ten międzygwiezdny gang zaatakował samotnego przeciwnika i rozerwał go na kawałki. Zderzenia galaktyk to najbardziej widowiskowe wydarzenia we wszechświecie. A kiedyś zmienimy się z widzów oglądających ten pokaz akcji w jego uczestników. Za 4 miliardy lat Andromeda i Droga Mleczna staną do walki na śmierć i życie. Dziś dowiesz się, która z galaktyk jest silniejsza i lepiej przygotowana do walki. Czy wszystkie gwiazdy zderzą się wtedy na niebie nad naszymi głowami? I jaki los czeka nas w ferworze starcia galaktyk? Zanim zaczniesz obstawiać, kto wygra i czy przetrwamy, oceńmy najpierw mocne strony obu galaktyk. Jakich tajnych mocy mogą użyć przeciwko sobie? Andromeda i Droga Mleczna. Obie są galaktykami spiralnymi, ale na tym kończy się podobieństwo. Droga Mleczna powstała wkrótce po Wielkim Wybuchu, 13,6 miliarda lat temu. Andromeda z kolei ma tylko 10 miliardów lat. Jednak swój wiek nadrabia rozmiarem. Gwiezdny dysk Andromedy ma aż 220 lat świetlnych średnicy. Naukowcy oszacowali, że znajduje się w niej bilion gwiazd, a supermasywna czarna dziura w jej centrum waży tyle, co przynajmniej 110 milionów słońc. Widoczny dysk Drogi Mlecznej ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Nasza galaktyka mieści maksymalnie 400 milionów gwiazd. Supermasywna czarna dziura w jej centrum waży 4 miliony 100 tysięcy słońc, więc to waga piórkowa w porównaniu z jądrem galaktyki Andromedy. Czy oznacza to, że Droga Mleczna jest słabsza i skazana na porażkę? Nie tak szybko. Nasza wojowniczka ma asa w rękawie. Nie daj się zwieść ilości gwiazd, bo stanowią tylko 1/6 prawdziwej potęgi naszej galaktyki. Drogę Mleczną otacza rozległa sfera złożona z ciemnej materii, o średnicy do 2 milionów lat świetlnych. Osłona Andromedy jest znacznie mniej rozległa. Gdyby galaktyki były prawdziwymi zapaśniczkami i miały się zważyć przed walką, ważyłyby tyle samo, do 1,5 biliona mas Słońca. Czy to oznacza remis? No cóż, wynik każdej rywalizacji zależy nie tylko od cech zawodników, ale i od odbytych treningów. Jakie kolizje przeszły już Andromeda i Droga Mleczna? Nasza rywalka dosłownie urodziła się na polu bitwy. Astronomowie twierdzą, że Andromeda powstała w wyniku wielkiego starcia kilku małych galaktyk. I tu pojawia się kłopot. W takiej walce większość gazu potrzebnego do produkcji nowych gwiazd rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Chociaż Andromeda jest młodsza od Drogi Mlecznej, jej gwiazdy są starsze, dlatego też ma ona bursztynowy kolor. 8 miliardów lat temu Andromeda pochłonęła małą galaktykę. 100 milionów lat temu zrobiła to samo z inną. Takie drobne zdarzenia stymulują narodziny nowych gwiazd, a naukowcy nazywają to galaktycznym kanibalizmem. Drodze Mlecznej też nie jest to obce. Nasza galaktyka pochłonęła już 12 mniejszych, a uczta nadal trwa. W ciągu kolejnych 4 miliardów lat Droga Mleczna zje wielki i mały obłok Magellana na śniadanie w przeddzień głównego wydarzenia. Program treningowy Andromedy obejmuje ścisłą dietę, jednak może ona zagrać nieczysto. Rywalka nie planuje wkraczać na ring sama. Do walki zabierze pomocnika, sporą galaktykę spiralną M33, a ona sama może stać się w ostatniej chwili przekąską dla Drogi Mlecznej przed rozpoczęciem bitwy. To epickie spotkanie ma wiele możliwych zakończeń. Ze względu na efekt wyrzucania gazów, pozostałości pięknej białej Drogi Mlecznej staną się podobne do żółtej babci Andromedy. Samo to nazwałbym już porażką. Lecz nas, widzów, interesuje nie kolor nowej galaktyki, a los, jaki czeka cały Układ Słoneczny.
co dokładnie stanie się w przypadku zderzenia Andromedy z Drogą Mleczną. Po dokładnym przebadaniu innych galaktycznych starć, astronomowie doszli do zaskakującego wniosku. Nasza ziemska wyobraźnia tworzy scenariusze, w których jeden dysk uderza w drugi wraz ze wszystkimi gwiazdami, a wszystko to kończy się wybuchem i rozbłyskami, które rozchodzą się po kosmosie. Ale prawda jest taka, że żadna z 1,5 bilionów gwiazd istniejących w Andromedzie i Drodze Mlecznej nie może zderzyć się z inną gwiazdą. A przynajmniej jest to prawie niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ nawet w najjaśniejszej galaktyce jest sporo stosunkowo pustej przestrzeni, a gwiazdy bardzo rzadko wchodzą sobie w paradę. Odległość między Słońcem a najbliższą gwiazdą, Proxima Centauri, wynosi nieco ponad 4 lata świetlne. Wyobraźmy sobie, że Słońce ma wielkość złotówki. Proxima Centauri miałaby wtedy wielkość 1 grosza, a między tymi gwiazdami będzie 710 km. Biorąc pod uwagę skalę, złotówka będzie w Detroit, a grosz w Nowym Jorku. Ostatecznie zderzenie galaktyk będzie wyglądało jak ruchliwe skrzyżowanie w Tokio, gdzie 2 tłumy pieszych swobodnie przechodzą między sobą. Jednak grawitacja i tak ściśnie Drogę Mleczną i Andromedę w ogromne kosmiczne jajo. Galaktykę eliptyczną. W jej jądrze centralne, supermasywne czarne dziury złączą się w jedną, a ich wzajemne oddziaływanie wytworzy promieniowanie, które będzie w stanie zniszczyć wszelkie życie w odległości setek lat świetlnych. Więc czy nie padniemy przypadkiem ofiarą tego galaktycznego starcia? Obecnie Układ Słoneczny znajduje się bezpiecznie z dala od serca Drogi Mlecznej, w ramieniu Perseusza. Przyszły bieg wydarzeń zależy od tego, w jaki sposób uderzy w nas Andromeda. Wiadomo już, z jaką prędkością galaktyki poruszają się ku sobie. 110 km na sekundę. Ale ciężko odgadnąć trajektorię nadchodzącego zderzenia. Jak pokazuje większość symulacji, Układ Słoneczny jak gdyby zmienia pasy na autostradzie. Zjeżdża z supermasywnych czarnych dziur do zewnętrznych warstw galaktycznego jaja. Istnieje 50% szans, że te przenosiny nastąpią i nas ocalą. Inna symulacja sugeruje, że perturbacje grawitacyjne wywołane zderzeniem ramion spiralnych wyślą Układ Słoneczny w międzygalaktyczną pustkę. Jeśli tak się stanie, będziemy czuć się dużo bardziej samotni niż J.K. Rowling. Nie będzie nawet najmniejszej szansy na powrót na imprezę u gwiazd. Co prawda ta całkowita izolacja jakoś drastycznie na nas nie wpłynie. Jedynie niebo w nocy będzie wyraźnie ciemniejsze. Mamy więc 12% szans, że romantyczne spacery staną się nieciekawe. Jednak Andromeda może przejąć Układ Słoneczny zamiast go wyrzucić. Jak widać na symulacji przewidującej kolizję muśnięcia, wskoczymy na pokład konkurencyjnej galaktyki. Sorki, Drogo Mleczna, życz nam przyjemnej podróży i obwiniaj za to wszystko grawitację. To byłby ekstremalny manewr, ale nie taki niebezpieczny. Mamy 13% szans, że zostaniemy tak pochwyceni. Jeśli galaktyki uderzą gwałtownie i prosto w siebie, Układ Słoneczny może wylecieć w kierunku centralnej czarnej dziury. Zostaniemy wessani i rozerwani na strzępy jak helikopter wewnątrz tornada. Na szczęście jest mniej niż 1% szans, że wszystko tak się skończy. Szkoda, że w żadnym z tych scenariuszy nie stoimy na Ziemi, obserwując zderzenie galaktyk. Wśród tej bitwy za około 4,5 miliarda lat Słońce zmieni się w czerwonego olbrzyma i pochłonie naszą planetę. Liczę na to, że do tego czasu przesiedlimy się przynajmniej na zewnętrzne planety Układu Słonecznego. Najpewniej zderzenie Andromedy z Drogą Mleczną da naszym potomkom niepowtarzalną okazję, by odbyć podróż do nieznanych nam do tej pory gwiazd i odwiedzić nową galaktykę. Tylko jak ją nazwiemy? Milkdromeda. Milkomeda? Androway? No, takie opcje wymyślili naukowcy, ale średnio mi się podobają. A gdyby tak ująć w nazwie kolor i kształt nowej galaktyki, wtedy otrzymamy nie jakąś dziwną hybrydę, a uroczą i melodyjną nazwę. Bursztynowe jajo. Napisz w komentarzu, którą z nas wolisz. I oczywiście zasugeruj własną.